No siemanko wszystkim. Tak jak widzicie, dzisiaj jest spokojnie, znowu nagrywam, ale chcę wam coś po prostu pokazać, z czymś z wami się podzielić po prostu. Słuchajcie, mam przynęty od Marka Gąsiorka, to jest z Fishbaya. Słuchajcie, to co on robi po prostu, to jest po prostu mega robota. Nie chciałem dlatego się z wami z tym podzielić, bo naprawdę fajnie to wygląda, fajnie to działa. To są przynęty typowo dropshotowe, pod okonia i tam inne gatunki ryb, ale naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Przede wszystkim niesamowicie pracuje, po prostu człowiek ma talent niesamowity jak dla mnie. Po prostu godziny testów nad wodą, bo wiem, że jeździ, testuje, coś przerabia. Jedną przynętę potrafi przerobić kilka razy, żeby to wypracowało tak, jak powinno być. Także zapraszam was chętnie do oglądania. I także bądźcie ze mną, ja za chwilę rozkładam przynęty i będziemy nagrywać. Pokażę wam, jak to wygląda. Trzymajcie się, na razie, hej. Marek do niektórych tych przynęt używa dipów krabowych. Kto tam będzie chciał, to może mu zadipować. Słuchajcie, nie znam nazwy wszystkich przynęt. Ale Marek, wiem, że sprawdza, co u nas w wodzie żyje i stara się odzorować maksymalnie to, co tam pływa. Tutaj widzicie, one są natrącone czymś, bo to widać, że zostawiają barwę, bo niektóre mam zadipowane już. Pięknie to wygląda, prawda? Widzę, że się mienią niesamowicie, także muszą robić robotę, także zachęcam was do testowania. Jak żywy. Widzicie, kawałek jest niebrany, ale to specjalnie. Widać, jak to jest zrobione. Specjalna forma. To robi niesamowite rzeczy.
to jest ciekawe. Zobaczcie, jak to wygląda, jakie to jest cieniutkie. Jest taki plan, słuchajcie, żeby z Markiem nagrać, jak to wszystko on to robi. Od początku, praktycznie do końca. Wiadomo, trochę czasu trzeba poświęcić na to. Zrobimy to jakoś, kiedyś tam się ugadamy, zrobimy to pijaweczki. Także wam też wam pokazać, jak on to robi. Wstępnie żeśmy rozmawiali już na ten temat. Jeżeli się w niedalekiej przyszłości coś takiego zrobimy. Piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jak Marek to wszystko ogarnia. Zobaczcie, jakie ładne garnelki. Śliczny, jest miedziany kolor chyba. Nie, no ja jestem zachwycony, powiem wam szczerze. Oczywiście staramy się osobno trzymać te, bo mogą farbować przynęty. Te, które są zadipowane, to oczywiście zostawiamy w dipie najlepiej. Są wszystko różne kolory, jak widzicie. Nie wiem, jak to kamera oddaje. Ale powiem wam, jak to pracuje na sprzęcie, to Marek też ma zrobione wędki pod siebie, także pewnie coś wam opowie na ten temat. Sorry, że tak nie po kolei, ale to, co mam pod ręką, to akurat biorę i wam pokazuję. No, na rybek malutki. Pięknie to wygląda. Składamy zakoniuszek i praktycznie nie musimy nic robić, aby tylko do wody wrzucić, delikatnie ruszać tymi, to samo robi robotę. Tak jak mówię, link w opisie wam zostawię z namiarem do Marka. Sobie wejdziecie na stronę. Zobaczycie, co by tam wam pasowało. Skontaktujecie się z nim. Możecie do niego napisać. Ma też stronę na Facebooku Fishby. Jak piszecie, powinno się pojawić. To jest ręcznie malowane, z tego co wiem. Zobaczcie, jakie wykonanie.
No muszą zażerać, nie ma bat. Jest jeszcze jedna taka przynętra. To jest prototyp jakiś tam. Jeszcze tego nie ma chyba nawet w sprzedaży. Mi to po prostu sprezentował, żebym potestował. Ciuciutkę większa przynęta, ale bez problemu to ogień zaś się. Jak to się pracuje. I dalsze kiełżyki. Buraczki. Następny kiełżyk, mega przynęta. Mega wykonanie, powiem szczerze, kurczę, naprawdę. Wielki szacun, Mareczku. Mam tamte, tak jak widzicie, też jakiś prototyp. No a tutaj mamy, to będzie kijaneczka chyba. Wcale nie trzeba mocnych ruchów wykonywać praktycznie, a w wodzie to już w ogóle tam się tak zachowuje, powiem wam szczerze. I to są nimble, z tego co pamiętam. Małe takie raczki. Coś pięknego. Marku, szacun, naprawdę. Niesamowite, prawda? Jak można stworzyć takie arcydzieło, ale naprawdę to, powiem szczerze, działa w wodzie, niesamowicie się zachowuje. Szacun pełen dla kolegi Marka. Także jeśli się podobało, zostawcie subskrypcję, łapę w górę. Oczywiście link wam zostawię w opisie pod filmem, jak się skontaktować, jak napisać do Marka. Obejrzyjcie sobie, gorąco polecam, naprawdę ja łowię już drugi czy albo trzeci sezon na jego przynęty. Mówię, muszę coś nagrać, pokazać wam, bo naprawdę Marek robi niesamowitą robotę. Także dzięki, śliczna ekipa. Do następnego. Trzymajcie się, hej, pa.